wyjdziesz z mojego sklepu niezadowolony. Gdzie on jest? A, to ten. Znikają te napisy czasem. Pozwólcie, pozwólcie, zaszczyconym bardzo. Napitki zacne i ten tego, inne towary. No i bardziej mi ten tego... Sprzedajesz alkohol? ...interesuje. Król zakazał edyktem wódki sprzedawać nielza. Wódki nie wolno, no to pokaż mi pozostałe swoje towary. Aha. Malinowy, sok jabłkowy, mleko, mleko, ser, bakalie, plaster miodu, suszone owoce, woda. Panie, to pan to, co pan tu masz? Sam właściciel karczmy, czy on przypadkiem nie gra? Albo ten. Jakoś się tam... kiełbasa, czy tam wędlina, czy baranina. Wejdźmy sobie tutaj, bo tutaj chyba jeszcze nie byłem. Tutaj jest... Markus Wertz, Ida Wertz i piesek. Wszyscy tu zginiemy przez tę cholerną zarazę! Spokojnie, panie. Pani się nie chce odezwać. Nie będę ich okradał. Wszyscy tu zginiemy przez tę cholerną zarazę! To macie w piwnicy? Niewiele. Beczka z cukierkiem. A, wiecie, że macie tutaj cukierka w beczce? No dobrze. Czy nic szczególnego. Para. Sobie zapiszę. Talar. Jakieś problemy? W zasadzie nie. Dziękuję. Wszyscy zdrowi. Cieszę się. Szczerze? A czy to ważne, Wiedźminie? Zagrałbym z tobą, Talar. Gdzie ty? Gdzie można z tobą zagrać? Muszę poszukać czeladnika. Kotek się tam myje. Diabli nadali. No właśnie. To jedyne miejsce, gdzie mogę znaleźć wytchnienie. To prawda, że wy, Wiedźmini, gustujecie tylko w czarodziejka? Nieprawda. Gdyby nie potwory i bandyci, to miasto byłoby naprawdę przyjemnym miejscem do życia. Mam wrażenie, że słyszałam o tobie. Nie pamiętam kontekstu, ale to była raczej krwawa opowieść. Ach, słodka bezczynność. Zapewne. To jedyne miejsce, gdzie mogę znaleźć wytchnienie. Wszyscy narzekają na Foltesta. Myślę, że gdy Adda obejmie tron, to dopiero będziemy narzekać. Szkoda gadać. Gdyby nie potwory i bandyci, to miasto byłoby naprawdę przyjemnym miejscem do życia.